Dzień dobry. Nastał czas, by podsumować sezon arbuzowy 2021. Zaprezentuję wszystkie arbuzy, jakie udało mi się uzyskać w różnym stadium rozwoju. Odmiany arbuzów prezentuję w kolejności ich zaowocowania. Jeżeli jako pierwsze zebrałam złotowolicy, to pokażę kolejne złotawolicy, które były zebrane 2 tygodnie później, 3 tygodnie później. Następną odmianą będzie jakaś tam. Jeżeli 2 czy 3 owoce zebrałam, to również je dołączę, aby móc zobaczyć, porównać jedno przy drugim, jak wyglądały w tejże fazie zbioru. A zbiór z różnych powodów musiał nastąpić przedwcześnie. Szkodniki wszelkiej maści, przeciwności losu. Zamierały pędy, gniły na krzaczku arbuzy, niektóre urwałam niechcący, niektóre pękały. W niektórych były pestki dojrzałe, choć kilka sztuk, w innych nie było. Tylko w kilku przypadkach arbuzy dojrzały, tak jak powinny. Pokazuję arbuzy na tle kwiatów, na tle kota, aby to był punkt odniesienia, jaka wielkość arbuziaka była. Jak dla mnie był to sezon zupełnie nieudany. Już 17 sierpnia mogłam powiedzieć, że jest po sezonie, mimo że zebrałam jeszcze trochę arbuzów później. Moim arbuzom zamierały pędy w tempie zastraszającym. Postanowiłam czyścić te pędy z liści, które widziałam, że są chore, że coś się dzieje, żeby były w dobrej kondycji. To nic nie dało. W ciągu kilku dni poszło, że tak powiem, ta plantacja moja, ta uprawa, one wegetowały, te arbuzy. Nie dawały rady dojrzeć. Tak naprawdę 3 odmiany z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że udały się, że im nie zaszkodziło to wszelkie zło. Była to odmiana Ciernogoryc, Sweet Siberian i Odyssey. Tym samym były to najsłodsze odmiany. Były jeszcze odmiany inne, które miały blisko 10% w skali Brix zawartości cukru. Były odmiany, które były sfermentowane, skwaszone, które pękały, w których tworzyła się zupa. Kilka było takich arbuzików. Też wrzucę może filmik z nich osobny. W każdym razie, nim ten sezon jakoś zaczął się, to już się skończył. Nie zdążyłam poczuć, że coś się zaczęło fajnego dziać tak naprawdę. Komary były przeokropne. Gdy chciało się wyjść na dwór, było to problemem na chwilę, chociaż one były w tym roku 2021 wszechobecne. Tak wszechobecne, jak wstrętne, przebrzydłe pomrowy, te łyse ślimaki, które zżerały liście, co nieco i pędy. Więc sadzonki musiały poświęcić czas, by odrodzić się. Tym samym opóźniło się dojrzewanie owoców, warzyw. Warzyw, arbuz to warzywo. Wydaje plon owoc. Odmiany były te nie z Polski. Może niedostosowane do naszego klimatu, ale patrząc na niektóre odmiany z tych zagranicznych, dałyby radę spokojnie dojrzeć, gdyby nie te przeciwności losu. Nornica. Przeszkodą była okropną. Deszcze. Wilgoć. Ale nie przedłużajmy. Powiem jeszcze jedno, że przy każdym rozkrajaniu arbuzów towarzyszyły mi takie emocje, że ho, ho, i ta niepewność, czy będzie arbuz dojrzały. Czy mam znowu kolejnego rozkrajać, by zaspokoić smak na arbuziaka? Czy nastąpi ten mój głęboki smutek, bo znowu był niedojrzały, bo był pęknięty? To była taka była ta nadzieja, że kolejne będą świetne. A tu tak jak mówię, 17 sierpnia było już po zawodach, jak to się mówi. Wysiałam 56 lub 57 odmian arbuzów, które udało mi się zgromadzić.
Większość z nich pochodziła z nasion w oryginalnych opakowaniach, pozostałe nie, ale były zgodne poza być może dwoma, trzema sztukami. Z tych, które wysiałam, wszystkich odmian, prawie chyba 57 lub 6, właśnie nie jestem już pewna, wydały plon, za chwilkę policzyć muszę, z 37 odmian uzyskałam właśnie arbuzy. W tym jakiś arbuz bez podpisu, nie wiem jaka odmiana, w tym miks arbuzów Legutko i Marko, ale ogólnie z 57 odmian, z 37 coś tam uzyskałam. Z niektórych po jednej sztuce, z niektórych dwie, z niektórych trzy, z niektórych cztery. To ze Sweet Siberiana. Wychodzi mi na prowadzenie. Mimo, że raczej Ciernogoryc był dużo smaczniejszy, to znaczy tak, inaczej smaczny, ale oba przepyszne. Z czego Sweet Siberian plenny, bardzo płodny jest. To jest taka amatorska dla mnie zabawa, taka odskocznia życiowa, ta uprawa arbuzów i pozyskiwanie nowych odmian. Z ciekawości, tak po prostu z ciekawości. Nie na handel, nie biznesowo, tylko amatorsko. No, każdy z nas ma jakiegoś konika tak zwanego. Ja akurat arbuzami się zachłysnęłam. I w tym roku będzie jeszcze więcej odmian. I w zdecydowanej większości w oryginalnych opakowaniach. Ale przyjdzie czas na prezentację już na dniach. Na pewno popełniłam też wiele błędów w uprawie tych arbuziaków moich. Lecz to wszystko z niewiedzy. Amatorka, po prostu amatorsko. Wiecie co? Na pewno zdaję sobie już sprawę z tego, że nie powinnam chodzić w tym samym obuwiu pomiędzy liśćmi arbuzów. Bo na obuwiu przenosi się z całą pewnością to wszelkie zło. Myślę, że to w jakimś stopniu dosyć sporym sprawiło, że poraziły się te pędy pozostałe, że poprzenosiłam tą fuzariozę czy coś tam. A w tym roku poprawka będzie. Tak stwierdziliśmy z mężem, że na buty będziemy zakładali, chodząc tam pomiędzy liśćmi, pomiędzy sadzonkami, że będziemy zakładali torebki foliowe. Później pójdą do wywalenia. Może też w jakimś stopniu to pomoże ochronić przed roznoszeniem tego zła wszelkiego. Także tak, wiele frajdy sprawiła mi ta oprawa, ale wiele też smutku. Ale co tam, nadchodzi nowy sezon i życzę Wam wszystkim, moi drodzy zainteresowani, powodzenia. Niech te wszelkie zło omija uprawy nasze, i arbuzowe, i niearbuzowe. Wszystkie te arbuzy, które będą w tym filmie pokazane, można zobaczyć na mojej playliście Arbuzy 2021. Jak zrywałam, jak rozkrajałam, jak robiłam pomiar wagi cukru w owocu. W każdym razie niemiarodajne są te wyniki, które Państwo zobaczycie na dla arbuzów napisy. Właśnie dlatego, że arbuzy nie dojrzały z różnych powodów, ale mają w sobie potencjał. Byłyby na pewno dużo lepsze i tak dalej. Mnie nauczyło dużo to, co było w sezonie 2021. Kolejne doświadczenie zdobyłam. W tym roku będzie inaczej. Z większą wiedzą przystąpię do tego, aczkolwiek nadal amatorsko. Nie jest trudno kupić te nasiona. Trzeba troszeczkę pogrzebać w internecie, na eBayu, na stronach internetowych, wpisywać w różnych językach wyraz arbuz. Sandia, anguria, melancia, lubenica, citrullus lanatus. W wielu językach tam znajdziecie Państwo miejsca, z których można kupić. ebay.it, nie tylko ebay.pl. Wystarczy poszukać. Nie jest to trudne, aczkolwiek jest to czasochłonne. Ogólnie najlepszym sezonem na zdobywanie nowych nasion na zakup jest wrzesień, maks listopad. Wtedy jest najwięcej odmian, później już jest dużo, dużo mniej.
kończy się sezon, od razu szukamy kolejnych odmian na sezon nadchodzący. Dodać jeszcze muszę, że będę miała w tym roku melony, których miałam nie mieć, ale będę miała, bo chcę spróbować. Melony też nie takie jak w Polsce występują, lecz o tym inny film. Pozdrawiam i zapraszam do tej prezentacji, która już trwa, bo tą moją gadaninę wrzucę jako podkład prawdopodobnie zamiast muzyki.